Witam Was serdecznie. Kontynuujemy przygodę z Larą w grze Rise of the Tomb Raider. Kolejny stream, kolejny odcinek. Czekajcie, przełącza się tylko na pełny ekran i zaczynamy. Skończyliśmy ostatnio w tym kompleksie radzieckim. Cały czas. Tak więc będziemy się cały czas tam szwendać. Pewnie porobimy kilka misji i tak dalej. Czekajcie chwilę. Jak widzicie, dzisiaj bez kamerki po prostu jestem trochę wypruty. Okej, kontynuujemy. A co my mamy w sklepie? Zobaczmy na to. 46 tysięcy mamy, tak? Korzystny pakiet. A, tu są pakiet. A, to jest pakiet wyzwań, okej. Otrzymuję bieżącowe kartki z puli najdziwniejszych kart w kolekcji. 5 o korzystnym działaniu. Można sobie utrudnić rozgrywkę. Gracz otrzymuje 5 losowych kart, w tym przynajmniej jedną niezwykłą. Okej. Dobra. To wiecie co? Kupimy sobie ten pakiet wyzwań. Zobaczymy na przykład, jak na następnym razem będzie można grać, żeby utrudnić sobie rozgrywkę. Co mamy? Szybsze bandażowanie, pasywne leczenie. Przeciwnicy podnoszą dużo mniejsze obrażenia. Aha, okej. Przytrzymaj X, aby zawisnąć na półce skalnej. Gracz zadaje większe obrażenia w walce wręcz, ale krwawi po zranieniu bronią białą. O! Krwawiące rany. Wszelkie obrażenia powodują, że gracz krwawi przez 3 sekundy. Zwiększone obrażenia od wybuchów oraz mniejsza odporność na ładunki wybuchowe. No dobra. Okej, co jeszcze możemy tutaj wziąć sobie? Ojej, nie wiedziałem, kropcia. Ty wiesz co, to odpal streama, ja sobie włączę może tego, The Division. Witaj, witaj. Coś dostaliśmy. Okej. Będzie można później zmodyfikować trochę. A co miałeś streamować? A, pamiętam, miałeś odstreamować. No, jestem. Odgrzewam sobie te. Odgrzewam sobie.
Ogrzewam sobie jedzonko. Musiałem tam zobaczyć. Wiesz co, będziesz miała wiernego widza w mojej osobie, bo z chęcią zobaczę Heroesów. Zawsze lubiłem patrzeć na Heroesów. Co to jest? Dobra, kontynuujemy. A, dzięki, dzięki. No ja właśnie chciałem ten. Postanowiłem, że trochę tego Tomb Raidera podciągnę, bo ostatnio go zaniedbałem. Nie, wyglądam jak nic, stąd nie wracaj, więc dzisiaj będzie radiowa interakcja. Okej, dobra. To ogarnijmy temat, zobaczmy co mamy. Okej, pójdziemy tutaj i to zbierzemy. Później tutaj. O kurczę, tutaj jest jeszcze skrzynia z monetami. Dobra. To idziemy tutaj. To jest nasz cel. Iha. Okej, tylko gdzie my jesteśmy? Muszę ogarnąć temat tylko. Dobra, to musimy zrobić szybką podróż. Tak, tak, odpowiadam, ja zawsze odpowiadam. Dobra, musimy się przenieść. No zaraz, my tutaj jesteśmy, poczekajcie. O, okej, dobra. Mój błąd. Jesteśmy już w tym miejscu, w którym powinniśmy być. Jeśli nas złapią, powiem, że przyłożyłaś mi lufę do skroni i zmusiłaś do kradzieży. Bez urazy. Wiesz co, ja też myślałem, że będzie dogrywka i to pachniało dogrywką jak nic. Że tak powiem, jak ja mam tu kurde wrócić, jak teraz już liny nie ma? Niech mi ktoś kurde odpowie, tak na marginesie, ten tego. Ale ze mnie debil, przecież mogę się tam przenieść. O Jezu, ale jestem drewniany, kurde, muszę się obudzić. Dobra, szybka podróż. Wybaczcie mi trochę. Czekajcie, gułak. Tak, to tutaj chyba powinniśmy się przenieść. Dobra. Okej. Dajesz, Lara, dajesz.
Okej, wybaczcie, już jestem, musiałem nastawić jedzenie. A, popsuła się trochę ta pogoda. Okej, idziemy zdobyć dokument, ale też musimy patrzeć na te, na czerwone laptopy, bo to jest jedno z wyzwań lokalnych. Tak więc trzeba będzie na to patrzeć. Wszystkie czerwone laptopy trzeba zniszczyć. Jakby jest takie zadanie poboczne, żeby utrudnić życie tym, właśnie tym członkom tej trójcy. Gdzie ten zestaw survivalowy? Tutaj jest. Dobra, to teraz sprawdzimy mapę, bo tutaj jest jeszcze jedna rzecz. Czyli to jest koło... Czyli tutaj trzeba było się wrócić, okej, dobra. Ale się Lara wpieprzyłaś. Jak słoń w składzie porcelany, dosłownie. Dobra, muszę wrócić. Bo problem jest taki, że... Czekajcie, co mi mówi mapa. Mapa mi mówi, że dobrze idę. Gdzie jest ta flaga? Gdzie jest ta cholerna flaga? Czekajcie, bo jest za... Zniszczono 3 z 10 komputerów, ok? Czyli gdzieś tutaj powinien być jeszcze jeden komputer. A, tu chyba jest. Nie no, coś mi tu nie pasuje. Ten dźwięk to chyba właśnie jest od tego. Może tutaj? Kurczę, no właśnie nie wiem, czy... No jak w ogóle jest tutaj to wyzwanie właśnie. Nie jest nieoznaczone. Jeśli macie jakiś pomysł, albo już to przeszliście, to dajcie znać, dobra? Będę wdzięczny. To jest generator. Czekajcie, się ustawię na tej mapie, żeby zobaczyć dokładnie. To gdzieś tu jest, tak? Przecież niemożliwe, przecież tego tutaj nie ma, kurczę. Bagowane czy co? No chyba, że on gdzieś tu leży, a ja go nie widzę, albo jestem ślepy. Wiem, że tutaj był jeden wcześniej, jak przychodziłem i rozwaliłem go, tak? A tutaj teraz nic nie widać, kurde. Ejka, ejka.
Dobra, olejemy to na razie. To nie jest jakieś takie mega ważne. Idziemy do tego obozu. My się przeniesiemy w Kibini Mater stąd. Mówisz, że save kropcia. Dobra, to poczekaj, sprawdzimy jeszcze raz. Czy wiesz co, poprzednie były całkowicie odkryte, tak? To były takie czerwone laptopy. Tu mi jeszcze pokazuje, że to jest z boku. No, teoretycznie jestem na górze. Na górze. Okej, może to na dachu jest, no ale to już by był totalny debilizm, kurwa, laptop na dachu. Bez przesady. Chyba, że po to jest właśnie. A, wróć, Lara. Cii, kurde. Chyba nie. To może być jakiś błąd gry. Nie, to mogło być już zaliczone, wiesz, bo po prostu nie chce mi tego oznaczyć, nie wiem dlaczego. Więc nie wiem, może to jest jakiś błąd i oznaczyło mi się. Okej, dobra, spadamy stąd. Tutaj sprawdzimy to. Teraz właśnie jest dużo backtrackingu i człowiek czasami się pogubi, tak? Nie jest to do końca... Znaczy jest przejrzyste razem z tą mapą, tak? Ale tak nie do końca czasami ten człowiek ogarnie to. Ale dobra, nie jest źle. Generalnie, jeśli chcecie wiedzieć odnośnie fabuły, to spotkałem już takich rdzennych mieszkańców, którzy tutaj mieszkają. No i oni są jakby w konflikcie z tą organizacją, tą trójcą, która właśnie szuka tych skarbów i tego miasta, tego proroka. No i Lara jakby zaskarbiła sobie ich sympatię, zaufanie, że tak powiem. No i będzie im pomagać, tak? Oprócz tego, że są takie lokalne wyzwania, to można też dla nich wykonać kilka rzeczy. Dobra, tu jest wejście do krypty i skrzynia z monetami. Skrzynia z monetami nam się cholernie przyda, bo za monety możemy kupować nowy sprzęt. Dobra, to my musimy iść tutaj i to nas interesuje. I sprawdzimy też grobowiec, bo tego grobowca nie zrobiliśmy, a to jest jedyny grobowiec, którego nie mamy skończonego. Więc śmigamy tutaj. Wróć, możemy jakieś surowce wziąć. Nie, już mamy na full, dobra. Przypomnę sobie czasy pierwszych Tomb Raiderów, gdzie każdy skok musiał być wymierzony co do centymetra. Okej, myślę, że to będziemy mogli użyć dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli zapalające strzały, tak mi się wydaje. Tak to jest, jak człowiek gra tylko w Alana Wake'a ostatnio i Wiedźmina i popieprzą mu się wszystkie klawisze.
właśnie, opcjonalny grobowiec. Ten opcjonalny grobowiec trzeba będzie ogarnąć temat, gdzie on jest. No dawaj, kochana, dawaj, 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 dawaj. To już jest lokacja, którą już przeszedłem, ale trochę wróciłem tutaj, więc pojawiło się trochę tych przeciwników, jak widzę. Jesteś nowy w Dolinie, prawda? Tak, przyjechałem ostatnim transportem. Słyszałem, że będą kolejne. Gromadzą tu sporo ludzi. Zdaje się, że zaplanowali coś. Jest coraz bliżej! Krzyk patrolowy. No nie, no dostał headshota i nie zginął. Dobra. Czy to wszyscy, czy ktoś tu jeszcze jest? Dobra, jest. Mamy spokój. Gdzie jest ten dokument? O, tam jest. A co to jest? A, to jego radio. A, z tego można zrobić bombę zbliżeniową z radia. No tak, okej. Okej, położymy to tutaj. Wiem, że sami się w to nie wpieprzymy. Okej, dobra. Wyżej nic nie widzę, więc to piętro niżej jest ten dokument. Jak ja mam tam wejść? Cofniemy i sprawdzimy sytuację. Aha. Okej, wszystko jasne. Nie, po prostu wyglądam jak nie za fajnie, więc też nie chciałem się ustawiać tej kamerki. Czemu miałbym nie czytać?
Nie, to dlatego. Po prostu dzisiaj mi się nie chciało kamerki podłączyć i tyle. A poza tym obczaiłem już tego, obczaiłem już dobrą tą kartę przechwytującą, Capture Card. Więc za niedługo będę mógł zrobić streamy i z Saturna, i z Dreamcasta. Fajnie. A, i to jest właśnie też opcja Lava Scropcia. Znalazłem fajny sprzęt, który pasowałby wam do streamowania z GameCube'a, albo z Wii, albo z ten. Naprawdę fajny sprzęt. I do nowoczesnych konsol, i do konsol, i do starszych konsol retro. Więc jeśli macie na przykład GameCube albo coś takiego, chcielibyście stream zrobić z GameCube'a, spokojnie możecie użyć tego sprzętu. Słuchajcie, obiad sobie robię, więc dlatego tak na chwilę mnie nie było. No to dobrze, to cieszę się, że się dobrze czujesz, Shanti. Fajnie, że przyszłaś. Próbuję znaleźć ten artefakt, ale chyba na razie nie mam do niego dostępu, tak mi się wydaje. Dobra, trudno. Się mówi. Zobaczymy, co tutaj jest. Idziemy do grobowca. Ale żeś nie wciak kulę w płotę walnęła. Dobrze wiesz, że wymieniam te dwa określenia. Ale jeśli czujesz się urażona, to przepraszam. Oświetlenie nadal działa. Aha, nie mów hop, Lara. No, prawie. Wygląda jak blenda uranowa. To musiała być kopalnia uranu. Mój Boże. To starożytne artefakty. Na co oni tutaj trafili? Tak więc spokojnie, Ewcia. Nie przejmuj się. Magnet. Ha!
mamy, a tylko surowce, dobra. Kropcia, nie wiem czy słyszałeś, wcześniej mówiłem, że ten... Znalazłem całkiem fajną tą kartę, video capture card, taką zewnętrzną. I ona bardzo by się wam przydała do streamowania na przykład z tego, żeby Wii U podłączyć. Ja właśnie już zasadziłem się na tą kartę i planuję właśnie, żeby robić streamy też z Dreamcasta i Saturna. Albo z Xboxa 360 na przykład. Coś mi tu ładnie świeci. Czekajcie chwilę, zaraz wracam. Tak, czasami jesteś wredna, ale i tak cię, ale i tak cię lubię. Ale potwierdzam, czasem jesteś trochę wredna. Tak odrobinę, tak tyci. Człowiek tu włącza kamerę, a tu słyszę tylko takie teksty. No nieładnie, ja chciałam naprawdę. To chyba łatwopalne. Efcia, ja ciebie też, naprawdę. Też bardzo lubię twoje poczucie humoru. Mówię to szczerze.
Działa ta kamera, czy nie? Jak zwykle. Niezłe wejście. Kolejne artefakty. Musieli przebić się przez stary szyb. Muszę to zobaczyć na własne oczy. Idziemy zobaczyć tam na górze. O, tutaj co było. Dawaj, Lara, śmigaj. Wydaje mi się, że bardziej trzeba będzie w dół schodzić. Tutaj może być po prostu jakiś sekret prędzej niż cokolwiek ważnego. Lecz mogę się mylić. Trochę się zakręciłem, ale chyba się wracam. Poszło. Tam był ten jakiś coś zakopanego, więc idziemy w tym. Wow. Większego stracha miałem niż przy Alanie ostatnio. Manierka żołnierza Armii Czerwonej.
Nie rozpoznaję tych oznaczeń. Coś w niej jeszcze zostało. Możliwe, że z niej skorzystam, zanim tutaj skończę. Tak jest, Lara. Golnij sobie. Muszę to jakoś przerzucić przez wodę. Okej. Musi być to, co znaleźli. Ktoś ukrył tutaj narzędzia górnicze. Nie możemy już czekać, aż nasi bracia rozpoczną bunt poza kopalnią. Sowieci znaleźli coś ważniejszego niż toksyczne kopaliny. Znaleźli historię naszych przodków. Zbezcześcili ich grobowce. Ta niegodziwość przelała czarę. Z początku myśleliśmy, że starzy strażnicy ukarzą naszych prześladowców, ale teraz rozumiem, że to my musimy wymierzyć karę w imię Boże. Gromadzimy siły. W tajemnicy przygotowujemy kilofy i siekiery. Już niedługo ci z nas, którzy mają jeszcze dość sił, powstaną i pogrzebią tu naszych ciemiężców, zanim wraz z naszą teraźniejszością zniszczą naszą przeszłość. I broń własnej roboty. Okej, co na mapie się pojawiło? Okej, a gdzie ten obóz jest? Tutaj niżej? Okej, dobra. Przycupniemy trochę. O, możemy jeden punkt umiejętności rozdysponować. Wow. Trzy strzały równocześnie do trzech celów. Dobra. Słuchajcie, zrobię chwilę przerwy, bo chciałem coś zjeść, a właśnie już mi się zrobił obiad, więc 10 minut przerwy, dobra? Tak więc... Kropcia, zjem i ci opowiem, dobra? Ok? Bo muszę szybko zjeść. Zaraz padnę z głodu. Coś w ten deseń. Zjem i opowiem wam, dobra? No. Na razie zrobię pauzę streama. Zaraz wracam niedługo. Na razie, do zobaczenia.
powrotem, co zaczynamy dalej. Okej, co my tu mamy? Może być dobre. Siemanko, Benio, siemanko. Grilluje się. Dobrze. Nie da rady. Za dużo wody. Zapalnik do zdetonowania bomby. Dzieło tego samego więźnia. Zdaje się, że gromadził te elementy przez długi czas. Grillowana karkówka, mniam, mniam. Jest. Tak blisko. Muszę się tam dostać. Gdy ruda uranu była już na wyczerpaniu, obawiałem się, że to już koniec naszej operacji. Jednak szczęśliwym zrządzeniem losu, kiedy zbliżyliśmy się do szybu, znaleźliśmy jakieś pomieszczenie. Było na wpół zniszczone zawałem, ale widać było, że jest dziełem ludzkich rąk. Znaleźliśmy tam starożytne artefakty liczące sobie blisko 1000 lat. Nietknięte od chwili zamknięcia grobowca. Zdwoiliśmy wysiłki. Zamiast pracować przy wydobyciu, robotnicy szukają teraz artefaktów. Tubylcy z doliny, których opór już raz przełamaliśmy, wzdragają się przed podjęciem tego nowego zadania, jakby nie chcieli, by artefakty ujrzały światło dzienne. W sumie bym podjechał. Musimy ukarać paru młodych mężczyzn. Ale z drugiej strony się najadłem teraz. Zamienią się w coś poważniejszego. Dobra, generalnie historia jest, polega na tym, że Lara szuka, kontynuuje jakby wyprawę ojca, poszukiwanie tam jakiegoś starożytnego miasta, Kitiesz, bo jakieś takie miasto, jakiegoś właśnie, jakiegoś takiego proroka, tak, który był jakby tępiony najpierw przez kościół, później przez jakiś taki tajemniczy zakon trójcy, z którym teraz musi się spierać, z którym teraz walczy też Lara, tak? Sprawdzimy, co jest na górze. Kolejny fresk.
wagoniki kopalniane. Może da się zatamować nimi przepływ wody. Kuźwa, jak wszędzie Lara zapala tą flarę, tak tutaj nie mogła, tak? Zobaczę, czy tamtego wagonika nie da się po prostu zrzucić jakoś. Czekajcie, gdzieś tu powinno mieć jakąś możliwość przymocowania tego. Mamy tu zagwozdkę. Musi być sposób na odblokowanie kolejnego wagonika. Tak, tylko nie wiem, gdzie mam to ewentualnie strzelić, kurczę. Tutaj nie da się z tym nic zrobić. Czekajcie, zobaczymy tam. Chyba nie to. Nie. Musi być sposób na odblokowanie kolejnego wagonika. Thank you.
Nie widzę waszego czatu. Muszę zresetować. Chciałem czat zresetować, bo nic nie widziałem. Kurde, nie mam pojęcia, co mam tu zrobić. Jak to ogarnąć, kuźwa? Może teraz jak jest zablokowany, to trzeba iść na górę i sprawdzić, kurczę. Jak już jecie obiad, to smacznego. No co, Ewcia się już zawinęła. Szalona! Kurde. Dobra. Nie, nie wątpię, nie wątpię. Bardziej smacznego na zdrowie. Okej, dobra. Przebrnęliśmy przez to cholerstwo. Sprawdźmy, co my tu mamy. Nie, tu jest tylko ta ruda. Tego. Wygląda na to, że robotnicy mieli już tego dość. Jak porównując do starych Tomb Raiderów, to jednak trudność tych to tak nie, jednak nie umywa się, tak? O, nowa umiejętność, sokoli wzrok. Pułapki automatyczne podświetlane, dobrze. To jednak te pozostałe części Tomb Raidera starsze, zwłaszcza te pierwsze, no to tamto sekrety. Albo te przejście tych poszczególnych lokacji, no to było kurde wyzwaniem i to takim naprawdę dużym. Trzeba było konkretnie szukać, łazić, chodzić, kurczę. Tutaj to jednak troszeczkę takie uproszczone jest. Dobra. Temat tutaj ogarnięty, a tu jeszcze surowce są. Dobra. Spadamy stąd. Dobra, to mamy już trzy grobowce ukończone tutaj. Jeszcze zostały dwie misje do ukończenia. Skrzynia 8 z 14. Skarby z krypty. Okej. Okay. Jeden z dwóch. Artefakty dwóch brakuje. No to już tam widzę właśnie. No ale bardziej okrągłe bubis. Co by nie mówić. Bardziej okrągłe, panie Benio. I tu nie zaprzeczysz. Tyle zniszczeń.
przy okazji niewprawnych prac wykopaliskowych. To musi mieć związek z prorokiem. Yippie! Wyczyszczona lokacja, dobra. Z tymi dwoma to nie wiem właśnie, gdzie to kurczę jest, no ale dobra. Nie od razu Kraków zbudowali. Okej. Wszystko wskazuje na to, że przedostali się tutaj tym szybem. Powinien prowadzić również na zewnątrz. Benio, wiesz co, ja to co ja teraz widzę, jak jest ta ramka taka tutaj, jak masz taką ramkę, jak jest taka ramka naokoło, no nie, coś taki jakby a la overlay, to ja tego nie widzę, bo mam to bardziej przycięte, tak żebym miał większy ekran. Możesz mi powiedzieć, jakie tam statystyki są ogólnie? Już wiem, co trzeba zrobić. Trzeba skoczyć. Oj, Lara, jaka ty jesteś silna. Zastanawiam się, którędy tutaj było wyjście. A, okej, super, dzięki. Właśnie o to mi chodziło. Dzięki, Beniu. Bo ja to mam troszeczkę ucięte i po prostu kompletnie tego nie widzę, tak? Bo po prostu jest tak ucięte u mnie, żebym miał, wiesz, większy widok ekranu. Wy to widzicie normalnie. Powiem wam, że jest tak wszystko podobne, że po prostu kompletnie nie pamiętam, gdzie tu jest wyjście. Ale według mnie jest tamtej strony jakoś chyba. Tędy to ja tutaj przychodziłem, tak mi się wydaje. Dzięki Benio.
Dobra, tu wróciłem. Teraz pytanie ze 100 punktów. Którędy to kurwa wracać? Chciałem wejść, ty pierdolony. Chyba, że muszę iść do tego, kurde, punktu szybkiej podróży. O nie, chyba dobrze idę. Dobrze. Albo i kurwa nie. Aha. Kurwa mać. Prawdziwa kopalnia. Dobra, pójdę do tego punktu szybkiej podróży, trudno. Po prostu nie mam pojęcia, jak tutaj wrócić stąd. Tam jest kurwa tak zapierdzielone to wszystko. Krok po kroku. Muszę wam powiedzieć, że tak, pomimo faktu, że ta część jest jednak bardzo podobna do tej poprzedniej i można by było powiedzieć, że to jest taki Tomb Raider 1,5, to jednak jest emocjonująca, tak? Aczkolwiek nie ma jakby za dużo zmian. Taki, no, typowy sequel. Bardzo przyjemnie się gra. Jeśli grało się w poprzednią część, to bardzo szybko wejdziecie w buty Lary, że tak powiem. I nie powinniście mieć żadnych problemów tutaj z tym. Co nam się tu odkryło? O, właśnie, zestaw survivalowy. Biedny kulik, ale musimy go upolować niestety. Chodź tutaj. Pieprzone. Niżej trochę. Udało mi się to zrobić tylko dlatego, że biega ustaloną trasą. No nie wiem, jeszcze zobaczę, może jeszcze trochę. Co, jeśli chcielibyście zacząć streama, to skończę wcześniej, bo plan miałem taki, żeby sobie odpalić trochę The Division i polewelować postać. A co, planujecie coś odpalić? Pewnie Kropcia chciała zagrać tych Heroesów. Okej, to tu mamy. Właśnie. Tutaj musimy się pojawić. Dostępne misje.
To mnie ciekawi tutaj. Czyli teoretycznie trzeba by było się przenieść tu. Dobra. Pistolet semi-auto. O, fajnie. Ale Diablo na konsoli czy na piecu? Beniu, znalazłem świetny sprzęt do streamowania starszych konsol. Do przechwytywania obrazu. Nazywa się Elgato Capture Card HD. Fajny sprzęt. Mogę na przykład, będę mógł Dreamcasta do niego podłączyć. Można tak, Dreamcasta podłączyć, GameCube'a, Wii, Xboxa 360, Xboxa One'a, PS4. I można przez peceta robić, wiesz, stream. Możesz zrobić sobie overlaye, no nie? Te wszystkie takie pierdołki. Takie wszystkie pierdołki około, wiesz, streamowe, no nie? Dobra, to nas interesuje. Tak więc tam się kierujemy. Puck. Wiesz co, tak do 300 można wyczaić to. Jakieś używki. No są czasami hardkorowcy, którzy oferują za to za jakieś, nie wiem, 600-500 zł. Zależy jakie modele. Okej.
chyba jest nie tutaj. Nie, to źle poszedłem. Dobrze, że nie brnęłem tutaj dalej, bo kurde, bym niepotrzebnie poszedł. Trzeba tam iść. Nówka chodzi po 170 czy tam 190 euro na oficjalnej stronce. A wiesz, a to jest taki ten, karta do przechwytywania, która ma też, znaczy najważniejsze dla mnie, według mnie, jest to, że ma wejście, ten, S-Video. I tam S-Video, wejście S-Video ma taką przejściówkę na Cinche, no nie? Więc możesz albo przez S-Video podłączyć, albo przez kable Cinche. Więc na przykład mogę Saturna podłączyć, Dreamcasta. Ty byś na przykład mógł GameCube'a, bo nie wiem, czy macie GameCube'a. Ale na pewno moglibyście ten Wii U podłączyć sobie spokojnie, bo tam HDMI jest wejście. Więc na przykład mogę tak samo też Xboxa 360 podłączyć i stream robić z Xboxa 360, tam jest taka opcja też, że PS4, Xbox One, no nie? Tak więc fajny sprzęt. No to pierwsze trzy konsole będziecie mogli podłączyć i streamować przez pieca. Może będziecie mogli zrobić sobie na przykład overlay na tym. Jakiś ten custom overlaya zrobić i przez OBS-a streamować. Ja też tak będę robił, jak już to kupię. Mnie to na przykład pasuje, bo wiesz, założę włączę kamerkę i będę mógł sobie w OBS-ie masz tą opcję, że jak zrobisz green screen, taki jednolity kolor ustawisz ze sobą, no nie, to możesz całkowicie tło wywalić, także tła w ogóle nie widać. Widać tylko zarys sylwetki i to wszystko. I to jest świetna rzecz. A tu się mylisz, Benio, z 3DS-a da radę. Weź zobacz, u mnie mam w obserwowanych, gościu nazywa się Early Games i on z 3DS-a robi streamy, bo kupił kartę, capture card specjalny do tego. Tylko z tego co wiem, to tam jest taka sytuacja, że musisz wysłać konsolę do przeróbki. A, tu cię mam. Musisz wysłać konsolę do przeróbki, oni ci instalują właśnie taką specjalną kartę capture card w środku. Bo wiem, że do PS Vita jest taka sama opcja. Jest to samo. A że co? Czyli to jest wyżej? O, what the hell? Ej, kurwa, halo. A, to jest tylko wejście do krypty. Dobra, to teraz nas interesuje to.
okej. No wiesz co, ja bym z chęcią zobaczył wszystkie Zeldy, i Wind Walkera, i Twilight Princess, z przyjemnością bym zobaczył. Zresztą planuję kupić sobie tego Xboxa One'a. Planuję kupić tego, pierwszego Xboxa, bo jest w strasznie niskich cenach jest. No, to jest drogie, tak, tak. Jeśli chodzi o PS Vita, to tak samo. Cena była mniej więcej podobna. Też takie jakieś cholernie drogie. Jak mi się udało go trafić? Nie wiem, czy zauważyliście, jest tu strasznie dużo backtrackingu, bo w miarę upływu czasu znajdujemy coraz to nowe te. Znajdujemy coraz to nowe. Coraz to nowe mapy. Trzeba się po prostu w te miejsca, w których już byliśmy, wracać. Po to, żeby zebrać. Nie wiem, czy to złoto ukryte, czy to na przykład te. Czy jakieś artefakty i tak dalej, więc trochę backtrackingu jest w tej grze. Ups. Nie napałę. No to fajnie, bardzo mnie to cieszy, bo z chęcią bym to zobaczył. To akurat były gry, które mi ominęły. A jeśli będą streamować osoby, które bardzo lubię, to jeszcze będzie to bardziej przyjemne. Osoby, które z nami bardzo lubię. W sumie chciałbym kiedyś sam to przejść, kurczę, no ale musiałbym trochę systemów kupić. Okej. Odsłonięty grzbiet, lodowy wąwóz, szyb wydobywczy. O, to nas interesuje. Pobawimy się w odcinanie radzieckich flag. Ujku, ujku. No dokładnie. Gdzie jest flaga? A, tutaj już obcięta, zerwana. Lara, potrzebuję twoich zdolności, jeśli masz chwilę. W czym tkwi problem? Dawaj. Czekałem na ptaka posłańca ze sprawozdaniem dotyczącym ruchów najeźdźców. Musimy zawsze wyprzedzać ich o krok. Ale cholerne ptaszysko zgubiło się przez wieżę radiową. Cokolwiek to żelastwo nadaje, zdaje się dezorientować go. Człowiek, który zebrał informacje, zginął w akcji. Musimy przechwycić ten komunikator i jego ofiara nie poszła na marne. Wiem, że potrafisz wytropić tę wronę równie łatwo, co nasi myśliwi. Pomożesz nam.
Zrobię, co w mojej mocy. Będę wdzięczny. Ha. Tam jest ten ptak, okej. Dobra, dobra, to tak zrobimy, kropcia. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć. Aha, już się udało. Dobra, to tylko poczekaj, poczekajcie, poczekaj kropka, tylko skończę tą misję. Wychodzi na to, że to trzeba było... Jakaś popierdółkowata ta misja trochę. Znalazłaś ptaka? W końcu znalazłam twojego ptaka. Oto komunikat, który miał ze sobą. Tak. Dokładnie to, czego potrzebujemy. Linie zaopatrzeniowe, trasy patroli. Przygotujemy zasadzkę. Jesteśmy twoimi dłużnikami, Laro. Wszyscy. Dławik do strzelby. Okej, super. Dobra. Okej, na razie nie ma żadnej misji. Szkoda mi tej wiewiórki. Tam jest ten Daniel cały. Dobra. Trochę skór się przyda. Właśnie, zwłaszcza, że tej misji potrzebujemy właśnie skór. Dobra. Okidoki. Słuchajcie, dzięki wielkie za wizytę dzisiaj na streamie. Kończymy transmisję. Tak więc, jeśli wam się podobało, zapraszam do śledzenia kanału. No i będziemy kontynuować Tomb Raidera. Na YouTubie są wrzucone wszystkie streamy, które były do tej pory. Więc jeśli chcielibyście dowiedzieć się
co było wcześniej, na czym polega historia, to zapraszam do śledzenia kanału. No i do zobaczenia na następnych streamach. Miłego popołudnia, trzymajcie się, do zobaczenia. Dobra, to było... Polajcie. Do zobaczenia.